Panowie, wchodzimy do tak zwanego wychylenia. Bardzo ważne jest to, żebyście najpierw ugięli lekko prawe kolano, wysuwając lewą nogę do boku, a następnie używając mięśni nóg, odpychamy się od prawej nogi, przenosząc ciężar ciała w lewo. Górę ciała skręcam do partnerki i lekko prostuję łokcie, tak żeby wprowadzić partnerkę do wychylenia. Bardzo ważne jest to, żebyście nie pochylali się za partnerką, tylko trzymamy plecy proste, tworzymy dla partnerek przeciwwagę, nasze biodra są miednica skierowana do partnerki, to jest baza tej figury. Kiedy wstajemy, pomagamy partnerkom wyjść z pozy poprzez przyciągnięcie jej rękoma i wyprostowanie lekkie kolana. Tak jest. Dla pań kroki są następujące. Wy skończyłyście będąc przodem do partnera. Teraz musicie się lekko obrócić, tak żeby być do niego prawym bokiem. Uginamy kolana, stawiam krok na prawą nogę do tyłu. Prawe kolano jest ugięte, lewa noga jest prosta, biodra kieruję do sufitu i wychylam się do tyłu. Następnie prostuję nogi. Myślę, że odwróćmy się, żeby pokazać to w drugą stronę. Czyli założyłyśmy ręce, lekko skręcam się bokiem do partnera, uginamy kolana, krok do tyłu, biodra do sufitu, wychylam się, prostuję kolana. Bardzo ważne w tej pozycji będzie to dla Was, drogie panie, żebyście nie ciągnęły na siebie partnera i żebyście wykonały te figury jak najbardziej w swojej równowadze. 7, 8, raz.